Niech złączą się nasze moce! Ziemia! Ogień! Wiatr! Woda! Serce! Codzienne wybory konsumenckie. Z waszych połączonych mocy zjawiam się ja, Kapitan Planeta. Siema, z tej strony Orestes. Dzisiaj porozmawiamy o niezwykle ważnym temacie, jakim jest wpływ człowieka na środowisko, a dokładnie jakie znaczenie dla planety mają nasze codzienne wybory żywieniowe. Od wielu lat oficjalne stanowisko wszystkich liczących się organizacji naukowych zajmujących się badaniem klimatu brzmi: klimat się ociepla, a spowodowane jest to aktywnością człowieka. Nie trzeba też być naukowcem, żeby zrozumieć, że niemal każda działalność człowieka w mniejszym lub większym stopniu odbija się na przyrodzie. Począwszy od wytwarzania energii przez transport, a na produkcji kończąc. Na szczęście świadomość w społeczeństwie rośnie i już od dziecka jesteśmy uczeni, żeby segregować śmieci, nie marnować wody i jeździć ekonomicznie. I każda z tych rzeczy i wielu innych ma znaczenie, a przekazywanie rzetelnej wiedzy na temat zmian klimatycznych jest niezwykle ważne i może zaowocować w przyszłości. Jest jednak jedna rzecz, której, co można śmiało powiedzieć, zdecydowana część społeczeństwa nie łączy ze zmianami klimatycznymi, a która odgrywa niebagatelną rolę w tej ekologicznej układance. Pewnie się zastanawiacie, jaki jest związek między tym, co wkładacie do paszczy, a degradacją środowiska. Ale od tego jestem ja, żeby wam wszystko powiedzieć. Na świecie co roku zabijanych jest ponad 56 miliardów zwierząt na pożywienie. Jest to liczba niepełna, gdyż nie uwzględnia zwierząt morskich, które jest tak dużo, że wygodnie je liczyć w tonach. Przemysłowa hodowla zwierząt odpowiada za około 18% antropogenicznych emisji gazów cieplarnianych i wyprzedza w tym niechlubnym wyścigu cały transport. Skąd się wzięła taka liczba? W 2006 roku Organizacja Narodów Zjednoczonych do spraw wyżywienia i rolnictwa wydała raport Długi cień hodowli zwierząt, i który dokładnie wyjaśnia tę kwestię. W skrócie wygląda to tak, że przemysłowa hodowla zwierząt jest odpowiedzialna za znaczną część całkowitej emisji metanu związanej z działalnością człowieka, bo na poziomie 35-40%, w skład czego wchodzi fermentacja pokarmu w jelitach przeżuwaczy, jest to 89 milionów ton metanu, i rozkładanie się gnojowicy wykorzystywanej później do nawożenia pól, około 18 milionów ton. Uznaje się, że wspólne wysiłki mogą doprowadzić do niemal natychmiastowego spowolnienia zwiększającej się temperatury w okresie zbliżających się 35 lat o około 0,6 stopnia Celsjusza, co w znaczący sposób wpłynęłoby na jakość życia i lepszą produkcję pożywienia w wielu miejscach na świecie. Ponadto hodowla zwierząt znacznie przyczynia się do zwiększania emisji dwutlenku węgla, głównie przez zastępowanie lasów pastwiskami i terenami rolniczymi, degradację gleby, wytwarzanie nawozów sztucznych, produkcję i wykorzystywanie środków ochrony roślin, maszyn rolniczych, instalacji nawadniających, ogrzewanych hal. A gdy otrzymujemy efekt końcowy pod postacią mięsa, musimy je przetworzyć, zapakować, przechować i dystrybuować, co skutkuje kolejnymi dodatkami w emisji dwutlenku węgla. W sumie jest to ponad 2,7 miliarda ton dwutlenku węgla rocznie. Warto jeszcze zwrócić uwagę na często pomijany tlenek azotu, który ma ponad 250 razy większy wpływ na ocieplanie klimatu od dwutlenku węgla i utrzymuje się w atmosferze ponad 150 lat, a którego głównym źródłem emisji jest właśnie hodowla zwierząt, bo utrzymuje się ona na poziomie 65% całkowitej antropogenicznej emisji tego gazu. A to nie wszystko. Szacuje się, że około miliard osób na świecie nie ma swobodnego dostępu do wody pitnej, co jest tym bardziej przerażające, kiedy zdamy sobie sprawę, że na hodowlę zwierząt przeznaczamy od 20 do 33% z całości świeżej wody. Produkcja białka zwierzęcego wymaga zdecydowanie większych nakładów wody od produkcji białka roślinnego. Średnio do otrzymania 1 kg mięsa z kurczaka potrzebujemy około 3500 litrów wody, mięsa wołowego około 40 tysięcy litrów, a mięsa owczego 51 tysięcy litrów. Jest to przede wszystkim związane z ogromnym zapotrzebowaniem na wodę przy produkcji paszy dla zwierząt, której potrzeba ponad 0,5 miliarda ton rocznie, by wyżywić wszystkie zwierzęta hodowlane.
Dodatkowo szacuje się, że niemal 90% całkowitej wycinki lasów amazońskich dokonywane jest w celach hodowli bydła lub też uprawie zbóż na pasze dla zwierząt. Nie powinno więc zaskoczyć nikogo, że przemysłowa hodowla zwierząt na mięso, mleko i jajka zajmuje znaczną część lądu naszej planety. Jest głównym czynnikiem wpływającym na pustynnienie obszarów zielonych, wymieraniu wielu gatunków dzikich zwierząt. Jesteśmy w tak zwanym szóstym dużym okresie wymierania gatunków, licząc od początków istnienia naszej planety, a 12 z 13 największych łowisk jest niemalże wyczerpanych. Warto jeszcze zaznaczyć, że tak ogromna ilość zwierząt produkuje wręcz niewyobrażalną ilość odchodów. I tak w samych Stanach Zjednoczonych co minutę zwierzęta hodowane przemysłowo produkują ponad 3000 ton odchodów. Szacuje się, że hodowla, na której znajduje się 2,5 tysiąca krów mlecznych, produkuje taką samą ilość odchodów, co miasto, w którym mieszka 411 tysięcy ludzi. Odpady z takich hodowli zatruwają glebę, rzeki, a nawet oceany. Hodowla przemysłowa jest w dużej mierze odpowiedzialna także za martwe strefy oceaniczne poprzez zwiększanie danych obszarów w składniki chemiczne. Wszystkie te informacje mogą okazać się nieco przytłaczające, a i tak starałem się ograniczyć je do minimum. Najważniejsze jest jednak to, że możemy coś z tymi informacjami zrobić. Wiedząc, jak wygląda przemysłowa hodowla zwierząt, jaki ogromny wpływ ma na kondycję naszej planety, to od nas będzie zależeć, czy nadal będziemy ją wspierać. Pamiętajcie, że nawet ograniczenie spożywania produktów odzwierzęcych będzie krokiem w dobrą stronę. Dzisiaj to by było na tyle, dzięki za uwagę i do zobaczenia następnym razem. Temat, który poruszyłem w tym nagraniu, to jeden z wielu, który dotyczy ludzkiej ingerencji w środowisko. Jeśli chcielibyście dowiedzieć się więcej na temat zmian klimatycznych, rewolucji energetycznej i wszystkiego tego, co sami możemy zrobić, żeby zatrzymać degradację naszej planety, zapraszam Was na premierę filmu Punkt Krytyczny Energia od Nowa, która odbędzie się 14 maja w weekend otwarcia festiwalu Millennium Dogs Against Gravity w Warszawie. Twórcy w tym filmie pokażą, dlaczego klimat nagle się zmienia, przed jakimi wyzwaniami w związku z tym stajemy, dowiemy się, co sprawiło, że równowaga klimatu na Ziemi została zachwiana, jakie są tego skutki. Jeśli nie załapiecie się na premierę tego filmu, to nic straconego, bo po nim odbędzie się tak zwany roadshow, czyli będzie ten film pokazywany w różnych 8 polskich miastach, w Krakowie, w Bydgoszczy, w Gdańsku, w Gdyni, w Szczecinie, Katowicach, Łodzi, Lublinie i w dwóch za granicą, w Berlinie i Brukseli. Projekcje odbędą się w ramach bezpłatnych pokazów, na które będzie można się zarejestrować na stronie kampanii energiaodnowa.pl i po każdej projekcji filmu odbędzie się debata z ekspertami na temat Polski, węgla, innych paliw kopalnianych. Wszystkie linki podam w opisie do tego filmu. Dzięki jeszcze raz za wysłuchanie i do zobaczenia następnym razem.